Cześć. Z tej strony Damian Dąbrowski. Witam w Dębowej Chatce. W dzisiejszym materiale omówimy sobie dwie sprawy tajemniczych zaginięć kierowców ciężarówek. Zanim jednak do nich przejdziemy, opowiem wam jedną bardzo ciekawą relację z Ohio, którą w liście Polajdusowi nadesłał pewien anonimowy policjant. Oto i ona. Jestem doświadczonym 39-letnim funkcjonariuszem policji z malowniczego stanu Ohio. Pragnę podzielić się zdarzeniem, które miało miejsce około 8 lat temu. Jedyne, o co proszę, to o anonimowość, gdyż wiadomo, jak łatwo przekonania i niecodzienne wydarzenia mogą podważyć wiarygodność w moim zawodzie. Niemniej jednak, wszystko, co zamierzam opisać, jest absolutną prawdą. I która to na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Mimo upływu lat wspomnienie tego incydentu nadal wywołuje u mnie gęsią skórkę. Moi przyjaciele i ja mieliśmy zwyczaj spędzania wolnego czasu w otaczających nas lasach, a od czasu do czasu organizowaliśmy biwaki na farmie dziadków jednego z nas. Tak się składało, że farma dziadków mojego znajomego graniczyła z posiadłością moich dziadków. Znałem te tereny jak własną kieszeń, bo mieszkałem w pobliżu, więc zazwyczaj przemierzałem tę trasę pieszo. Pewnej nocy, która stała się tłem tego niezwykłego incydentu, otrzymałem SMS-a od przyjaciela. Poinformował mnie, że on i kilku naszych wspólnych znajomych planują biwak w naszym ulubionym miejscu. Niestety, miałem zaplanowaną wczesną zmianę następnego dnia, więc musiałem odmówić. Jednak dzięki życzliwości innych funkcjonariuszy udało mi się przesunąć moją zmianę na późniejszą godzinę i w ten sposób opracowałem plan. Był on bardzo prosty. Przemierzę farmę moich dziadków, przejdę przez około 3 km gęstego lasu. Przekroczę pastwisko o długości około 400 metrów, przejdę przez potok i udam się około 300 metrów pod górę do miejsca. Gdzie moi przyjaciele planowali rozbić obóz. Zamierzałem czekać na linii drzew, aż ktoś na przykład podejdzie do nich, a ja wtedy wyskoczę i go wystraszę. Około 23:00 założyłem swój myśliwski kamuflaż i ruszyłem w drogę. Obawiałem się, że ktoś do mnie zadzwoni, więc zostawiłem swój telefon komórkowy w domu. Ponieważ była pełnia księżyca, nie potrzebowałem latarki. Ale z jakiegoś powodu zdecydowałem się zabrać przypięty do paska nóż. Wyszedłem z domu w późnych godzinach wieczornych w parną letnią noc. Wydaje mi się, że był to koniec sierpnia. Dla tych, którzy nie wiedzą, to lato w Ohio potrafi być naprawdę upalne. Przemierzyłem pole moich dziadków i w blasku księżyca dotarłem do ogrodzenia, które dzielili z dziadkami mojego przyjaciela. Gdy tylko przekroczyłem ogrodzenie, poczułem, że coś jest nie tak. Miałem wrażenie, że jestem obserwowany. Poczułem się nieswojo, ale postanowiłem kontynuować podróż i zacząłem iść przez około 300 metrów gęstego lasu, który prowadził do otwartego pastwiska po drugiej stronie. Zszedłem na ścieżkę dla krów, która była tak dobrze wyteptana, że pod moimi stopami był tylko miękki piach. Wtedy też usłyszałem trzask kilku patyków. Na początku nie zwróciłem na to uwagi. W końcu cały czas poruszam się w lesie, pomyślałem i może spłoszyłem jelenia. Potem zacząłem słyszeć trzaskanie grubszych patyków, i wydawało mi się, że ktoś dotrzymuje mi kroku. Pomyślałem sobie, że muszę być ostrożniejszy, bo mogą mnie usłyszeć. Zatrzymałem się na chwilę i wtedy usłyszałem więcej odgłosów pękających gałęzi. W tym momencie spojrzałem w dół ścieżki, którą szedłem i tak daleko jak mogłem zobaczyć, nie było żadnych patyków. Była to tylko utarta ścieżka dla krów i nie było na niej żadnego drewna, które mogło być złamane i na które mógłbym nadepnąć. Wszystko to zbiegło się w czasie, gdy inny, większy patyk pękł w pobliżu, a ja zacząłem iść ścieżką bardziej energicznie. W tym czasie za mną i po prawej stronie usłyszałem coś, co brzmiało jak łamanie kolejnych patyków pod stopami, i jakby ktoś za mną szedł. Zatrzymałem się i próbowałem się uspokoić. To wszystko jest w twojej głowie, powiedziałem do siebie: To tylko jeleń, szop. I gdy tak mówiłem do siebie w myślach, zdałem sobie sprawę, że było zupełnie cicho. Miejsce, w którym się znajdowałem, było nie dalej niż 30 metrów od potoku, ale nie słyszałem go. Nie słyszałem płynącej wody, cykat, żab ani żadnych owadów, pomimo tego, że obszar ten był nieco bagnisty. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że jedynym dźwiękiem, jaki słyszałem, było bicie mojego własnego serca. Poza tym panowała grobowa cisza. Jako nurek powiedziałbym, że było to prawie jak przebywanie pod wodą, ponieważ moje poczucie dźwięku wydawało się wyciszone i jakby odległe. Gdy tak stałem, usłyszałem coś, co brzmiało jakby ktoś wziął drewno i złamał je na kolanie. Powiem szczerze, że w tym momencie spanikowałem i zacząłem uciekać. Jednakże, tak szybko, jak zacząłem uciekać, coś zdawało się przedzierać przez gęstwinę lasu za mną i biec z tą samą prędkością. Mimo, iż wszystkie naturalne dźwięki lasu zniknęły, słyszałem odgłos trzaskających gałęzi i gałązek łamiących się pod ciężarem czegoś, co goniło mnie, a pokryte liśćmi gałęzie kołysały się na boki. Jakby odsuwane przez coś, co przemierzało las za mną. Pomyślałem, że jeśli tylko uda mi się dotrzeć do pastwiska, będę mógł zobaczyć, co to jest. Kontynuowałem swój sprint, aż dotarłem na miejsce i do dziś pamiętam, jak wpadłem w gęstą trawę sięgającą mi do kolan. Na tym otwartym polu gęsta mgła już zaczynała opadać. A księżyc wisiał na szczycie chwiejnego, martwego drzewa. Pamiętam, że pomyślałem: Czy to jest ten moment, kiedy umrę, jak w jakimś głupim horrorze? Kontynuowałem bieg przez trawę, a za mną słyszałem szelest odsuwanej na bok trawy i że ktoś podąża za mną. Pobiegłem dalej, ale cokolwiek było za mną, brzmiało jakby było bardzo blisko. W tym momencie przeszły mi przez myśl różne scenariusze. Jednym z nich było to, że nie powiedziałem nikomu, gdzie jestem. Drugim było to, że jestem sam, a trzecim, że nikt nie będzie w stanie mi pomóc. Na no czwartym było to, że umrę. Wiele razy w życiu się bałem, ale w tym momencie to było coś więcej niż strach. Była to walka o przetrwanie. W tym momencie obróciłem się o 180 stopni, aby stawić czoła temu, co było za mną, i bez zastanowienia z nożem w ręku powiedziałem I co teraz? Nie mam pojęcia, dlaczego to powiedziałem, kiedy się odwróciłem. Widziałem, jak trawa sięgająca mi do kolan rozstępuje się, jakby ktoś biegł prosto na mnie. Zatrzymałem się. To coś także się zatrzymało. Widziałem, jak trawa rozstępuje się na boki, i nagle rozłożona stoi przede mną. Stałem tak przez chwilę i pomyślałem: O cholera, to tylko wytwór mojej wyobraźni. Tutaj nikogo nie ma, a ja się tak wystraszyłem. Prawie zacząłem się śmiać. Jednak chwilę później coś zauważyłem. Kilka metrów ode mnie widziałem wgłębienie w trawie. Nie było to wgniecenie zrobione przeze mnie. Tylko wyglądało to tak, jakby ktoś tam stał. Jednak nie było go widać. W głowie powiedziałem sobie: Co jest kurwa? I po chwili obserwowania to coś odwróciło się i pobiegło z powrotem tą samą drogą. Wyraźnie słyszałem, jak biegnie, a także jak szeleści trawa. Jednak w dalszym ciągu nikogo nie widziałem. W tym momencie byłem przerażony. Pobiegłem do pobliskiego strumienia i stanąłem na jego środku. Pamiętam, jak woda sięgała tam do kostek. Pomyślałem sobie, ok, jeśli to coś jest niewidzialne, to jednak gdy wejdzie do wody, będę wiedział, gdzie jest. Zanurzony w strumieniu stałem nieruchomo, zatopiony w ciszy tak głębokiej, jakbym miał w uszach stopery. Woda lekko szumiała, a ja, zanurzony w strumieniu, czekałem. Minęło około 15 minut, a cisza nie ustępowała. Wiedziałem, że to, co mnie goniło, nie odeszło. Obóz moich kumpli znajdował się około 350 metrów dalej. Zazwyczaj światło ogniska widać było już z daleka, tak samo jak słychać było głośno grającą muzykę. Nie było to zbyt spokojne miejsce. Pobiegłem strumieniem dalej, i gdy dotarłem do bramy pastwiska, oddalonej zaledwie około 30 metrów od pojazdów, ogniska i głośnej grupy znajomych, Wspiałem się na jej szczyt. Nie słyszałem muzyki, nie słyszałem ludzi, nic. Nie widziałem pojazdów, ognia, światła, ani moich kumpli. Z mojego punktu obserwacyjnego, w głębi swojego umysłu, usłyszałem głos, nakazywał mi biec dalej, aż dotrę do drogi. To było dziwne, ale cała ta sytuacja była dziwna, więc posłuchałem i kontynuowałem bieg wzdłuż polnej ścieżki w kierunku głównej drogi. Nagle jakby ktoś pstryknął palcami, a moje uszy jakby się odkorkowały. To było zaskakujące. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem. Zupełnie jakbym wyciągnął stopery albo wynurzył się z wody. W tym momencie w oddali usłyszałem szczekanie psów i podążałem drogą z powrotem do mojego domu. Kiedy do niego dotarłem, prawie upadłem w swoim pokoju. Chwyciłem telefon i zadzwoniłem do mojego przyjaciela. Pytając go, kto jest na dolnym polu, ponieważ prawie dźgnąłem go nożem. Powiedział mi, że na dolnym polu nikogo nie było i zapytał, o czym mówię. Zapytałem ich, gdzie obozują, a on powiedział mi, że w pobliżu bramy, gdzie obozowali przez cały czas. Powiedziałem, że to niemożliwe, ponieważ zbliżyłem się do obozu na odległość około 30 metrów i nikogo tam nie było. Zaproponował, że podjedzie samochodem i odbierze mnie z linii ogrodzenia pola moich dziadków, aby udowodnić, że się mylę. Kiedy spotkałem go przy bramie, powiedział mi, że wyglądam jakbym zobaczył ducha, a potem podwiózł mnie do obozu. Kiedy dotarliśmy na miejsce, natychmiast podszedłem do bramy. Byłem tam tylko chwilę wcześniej. Wszedłem na nią i tak jak chwilę wcześniej nie widziałem ani nie słyszałem niczego. Tak teraz wyraźnie widziałem samochody i słyszałem rozmawiających ludzi. Nie mam pojęcia, co wydarzyło się tamtej nocy, ale jestem pewien, że jakaś niewidzialna istota podążała za mną przez las. Głęboko wierzę, że kiedy przechodziłem obok miejsca, w którym obozowali moi przyjaciele, byłem tam, ale ich nie było, lub odwrotnie. Wierzę w bez wątpienia, że byłem o włos od się kolejną sprawą w Twoich książkach o zaginionych ludziach. Ta myśl totalnie mnie przeraziła. Po tym wydarzeniu próbowałem szukać odpowiedzi na temat tego, czego doświadczyłem. Po paru latach znalazłem twoje książki z serii Missing for one i po ich przeczytaniu nasuwa mi się kilka przemyśleń. W tamtym czasie jeszcze studiowałem, miałem niewiele ponad 30 lat. Jestem białym mężczyzną, lubię polować, a w przeszłości uprawiałem biegi przełajowe i długodystansowe. W czasie tego incydentu miałem na sobie sprzęt i ubiór do polowania, a po zobaczeniu tej niewidzialnej istoty instynktownie podbiegłem w stronę wody. Po przeczytaniu twoich książek, Dave, wydaje mi się, że moja historia pasuje do serii Missing 411. Przejdźmy teraz do spraw tajemniczych zaginięć kierowców ciężarówek. Sprawa numer 1. Satuan Singh Baines, 54 lata. Zaginął 15 maja 2019 roku. Satuan mieszkał na co dzień w Fowler w stanie Kalifornia. Miasteczko to położone jest na południe od Fresno. Mężczyzna pochodził z Indii i od 20 lat pracował jako kierowca ciężarówki. Rodzina opisywała go jako niezwykle oddanego ojca i wujka. Nigdy się nie spóźniał, zawsze dotrzymywał słowa i był osobą, na której zawsze można było polegać. Baines mierzył około 173 cm wzrostu i ważył 104 kg. Miał brązowe oczy i czarne włosy. A na jego prawej ręce widniał mały tatuaż w kształcie krzyża. 13 maja 2019 roku pożegnał się z bliskimi i wyruszył w trasę do Fairfield w Kalifornii. Nie jest do końca jasne, jaki ładunek przewoził. Satwan był cukrzykiem i musiał regularnie przyjmować insulinę. Jeśli oglądaliście inne filmy z serii Missing for One One na Dębowej Chatce, to zapewne zauważyliście, że wiele zaginionych osób cierpi na jakieś choroby lub jest niepełnosprawna. Baines wyruszył w trasę 13 maja, a dwa dni później, bo 15 maja, o godzinie 4.30 rano, funkcjonariusze służb porządkowych w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie Skierowali swoje kroki w stronę autostrady międzystanowej nr 5 oraz przecinającej ją White World Road, usytuowanej na północno-zachodnich obrzeżach Los Banos. Zostali poinformowani o niecodziennym zdarzeniu. Ogromna ciężarówka z przyczepą chłodniczą, która bezczynnie zalegała na jezdni stanowiąc przeszkodę i częściowo blokując prawy pas ruchu w kierunku północnym. Po przybyciu na miejsce policjanci zauważyli, że silnik potężnego pojazdu był włączony, a drzwi kierowcy stały otworem. Jednak w kabinie nie było śladu kierowcy. W środku znaleziono pozostawiony telefon komórkowy oraz portfel, które należały do Satuana Bainsa, właściciela ciężarówki. Mimo przeprowadzonego dokładnego przeszukania najbliższej okolicy, Funkcjonariusze nie natrafili na żadne ślady wskazujące na miejsce pobytu Beinsa. Jego pojazd wraz z przyczepą został zabezpieczony i odholowany do pobliskiego magazynu. Funkcjonariusze nawiązali kontakt z rodziną Beinsa. Rodzina, zaniepokojona brakiem kontaktu, zgłosiła zaginięcie Satuana w biurze szeryfa hrabstwa Fresno. Jego bliscy podkreślali, że nagłe zniknięcie bez jakiejkolwiek wiadomości było zachowaniem całkowicie nietypowym dla Satuana, co dodatkowo pogłębiało troskę o jego los. Ciężarówka miała GPS, co w dzisiejszych czasach pomaga zapobiegać kardzieżom. Urządzenie to ujawniło, że tuż po północy, 15 maja, ciężarówka zjechała na pobocze drogi i zatrzymała się. Tej nocy kalifornijski patrol drogowy skontaktował się z szeryfem hrabstwa Merced i wezwał na miejsce helikopter, który miał się zjawić następnego ranka. W międzyczasie sprawdzono nieliczne lokalne restauracje. 16 maja wczesnym rankiem na miejscu odnalezienia ciężarówki wylądował helikopter, a jego załoga dołączyła do akcji poszukiwawczej wraz z lokalnymi stróżami prawa, a także ratownikami z hrabstwa Merced. Policjanci mieli przeszukać autostradę pieszo i na rowerach. Jedną z teorii było to, że zaginiony 54-latek z niewiadomych przyczyn zatrzymał się, wysiadł z samochodu, został potrącony, a następnie przeciągnięty na pobocze i tam porzucony. Po skontaktowaniu się z rodziną wiedziano, że opuszczenie i pozostawienie ciężarówki w ten sposób było czymś bardzo nietypowym dla satwana. Bliscy mężczyzny powiedzieli, że był szczęśliwy, a wszystko w jego życiu układało się doskonale. Wyjazd ten był rutynowym elementem jego pracy i nie było w tym nic niezwykłego. Nic także nie wskazywało, aby miał jakiekolwiek problemy. Patrol drogowy z Kalifornii dokładnie przeszukał cały obszar autostrady zarówno z ziemi, jak i powietrza. Władze hrabstwa Merced rozpoczęły poszukiwania w terenie poza autostradą. Niestety nie znaleziono żadnych śladów. Ponownie sprawdzono również lokalne restauracje, ale i tam nie odkryto żadnych nowych informacji o satłanie. W tym momencie władze nie widziały innej możliwości, i 17 maja zespół nurków z hrabstwa Merced został wezwany do przeszukania kanału Mendota. Kanał ten biegnie wzdłuż autostrady i może dziwić, że przeszukiwanie tego zbiornika wodnego rozpoczęto dopiero dwa dni po zaginięciu mężczyzny. Jednak był ku temu powód. Dostęp do niego był utrudniony, gdyż otaczają go dwa ogrodzenia, w tym jeden z drutu kolczastego. Nie znaleziono miejsca, w którym płot ten był przecięty lub w jakiś inny sposób uszkodzony. Mimo tego zastępcy szeryfa hrabstwa Merced zdecydowali się na jego przeszukanie. Nurt jest tam bardzo szybki i nawet osoby, które tam pracują, muszą zachować szczególną ostrożność. To właśnie z tego powodu cały ten teren jest ogrodzony. 18 maja, czyli następnego dnia, ekipa nurków dotarła na miejsce i rozpoczęła akcję poszukiwawczą. W tym samym czasie jeden z zastępców szedł brzegiem i zauważył w wodzie coś, co przypominało ciało, wezwano na miejsce pracujących nieopodal nurków, którzy po chwili wyłowili ciało Satwana. Lekarz, który przeprowadzał autopsję, stwierdził, że 54-letni kierowca zmarł z powodu utonięcia. Podsumowując, aby Satwan mógł dostać się do tego kanału, Musiałby przejść przez dwie jezdnie autostrady, przekroczyć barierki, przejść około 15 metrów dalej, przekroczyć jedno ogrodzenie, a potem drugie z drutu kolczastego i wejść do wody. Rodzina wydała oświadczenie, w którym opisali Satwana jako niezwykle pracowitego kierowcę ciężarówki z wieloletnim doświadczeniem. Według nich nie miał problemów ze zdrowiem psychicznym, ale cierpią na cukrzycę. Zniknął tuż po północy, co potwierdził GPS w ciężarówce. Satuan utonął w tajemniczych okolicznościach i jedynym zbiornikiem wodnych w okolicy był kanał Mendota. Jeśli nawet udawał przed rodziną, miał jakieś problemy psychiczne i chciał teoretycznie popełnić samobójstwo, to czy nie łatwiej byłoby zrobić to w jakimkolwiek innym miejscu niż zatrzymywać się, blokować ruch na autostradzie, a następnie przechodzić przez dwa ogrodzenia i się utopić. Sprawa ta jest niezwykle tajemnicza i wątpię, aby mężczyzna popełnił samobójstwo. Sprawa numer 2. Surat Nuenum 48 lat. Zaginął 16 marca 2012 roku. Surat pochodził z Malezji, a na co dzień mieszkał w New Hampshire. Mierzył on 168 cm wzrostu i ważył 79 kg. Był doświadczonym kierowcą ciężarówki. W marcu 2012 roku przewoził ładunek do miasta Gary w stanie Indiana. Rodzina i koledzy z pracy opisywali go jako sumiennego, godnego zaufania, a także jako osobę, która nigdy nie zaniedbywała swoich obowiązków. 15 marca o godzinie 19 Surat przybył do hotelu Ramada Inn w Holiday City w stanie Ohio. Miejsce to leży prawie dokładnie w połowie drogi między dwoma wielkimi jeziorami. Osoby, które oglądały inne filmy o zaginięciach z tego regionu, Pamiętają zapewne, że dochodzi tu nie tylko do zaginięć ludzi, ale także samolotów, łodzi, statków i okrętów. Ponadto od lat odnotowuje się ogromną ilość obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających. Wracając jednak do sprawy. Nuenum wjechał swoją wielką ciężarówką na parking hotelu Ramada Inn i zameldował się w recepcji 15 marca o godzinie 19.00. Wszystko wyglądało jak najbardziej normalnie. Pracownicy hotelu nie zauważyli w zachowaniu 48-latka nic niepokojącego. Następnego dnia, czyli w piątek, 16 marca około godziny 13 gdy Surat nie dostarczył przesyłki do gary w stanie Indiana jego pracodawca zgłosił jego zaginięcie w biurze szeryfa hrabstwa Williams. Zastępcy szeryfa udali się do hotelu, gdzie Surat się zatrzymał. Znaleźli jego ciężarówkę prawidłowo zaparkowaną na parkingu. Nie odnotowano niczego niezwykłego. Zastępcy udali się do hotelu, porozmawiali z kierownikiem i weszli do pokoju Surata. Wszystko wyglądało normalnie. Dokładnie tak, jakby ktoś się zameldował, być może zdrzemnął, Łóżko było pościelone, nic szczególnego nie przykuwało uwagi. Funkcjonariusze skontaktowali się z rodziną Surata, która potwierdziła, że nie miała z nim kontaktu poprzedniej nocy. Stróże prawa skontaktowali się z operatorem telefonii komórkowej i odkryli, że Surat próbował zadzwonić tuż po północy 16 marca, czyli w dniu, w którym zaginął. Tego samego dnia, około godziny 16, na miejsce wezwano ekipę z psami tropiącymi. Zwierzętom podano ubrania Surata z jego pokoju w celu zapoznania się ze śladem zapachowym zaginionego. Psy przeszukały teren wokół hotelu, stawu i ścieżek dookoła, ale nie znalazły nic interesującego. W związku z brakiem jakichkolwiek śladów i tropów, szeryf skontaktował się z lokalnymi służbami ratunkowymi. Poprosił on o lot patrolowy nad obszarem zaginięcia. Ekipa helikoptera przez dwie godziny przeczesywała obszar o promieniu 10 km od hotelu. Przeszukiwano pola uprawne, staw i przyległe drogi, jednak niczego nie znaleziono. Akcję poszukiwawczą kontynuowano następnego dnia. 17 marca zastępcy szeryfa wrócili na miejsce zdarzenia. Wysłali grupę naziemnych poszukiwaczy w okolice hotelu, a także ponownie rozmawiali z jego personelem. Nikt jednak niczego podejrzanego nie widział, stróże prawa otrzymali również listę gości przebywających w sąsiednich pokojach, ale oni także niczego nie widzieli ani nie słyszeli. W pokoju hotelowym przeprowadzono poszukiwania śladów krwi, jednak tych także nigdy nie znaleziono. 19 marca wrócono na miejsce z większą liczbą poszukiwaczy i znacznie rozszerzono obszar poszukiwań. Jednak i tym razem nie znaleziono niczego. Zastępcy szeryfa byli bardzo zdezorientowani. Zarówno rodzina, pracodawca, jak i koledzy z pracy zapewnili, że surad był godnym zaufania kierowcom ciężarówki. Nigdy się nie spóźniał i miał długą historię poprawnie doręczonych na czas zleceń. Wszyscy byli zaskoczeni i nie mieli pojęcia, co mogło się stać. Szeryf zorganizował spotkanie ze swoim zespołem pod koniec 19 marca. Wspomniano, że jedynym miejscem, które nie zostało jeszcze dokładnie przeszukane, był staw na terenie hotelu. Tak więc 20 marca, około 5 dni po zniknięciu surata, biuro szeryfa zdecydowało się przeszukać ten obszar. Wysłali trzech nurków do stawu, który nie był zbyt duży. Używali zaawansowanego sonaru, aby dokładnie przeszukać dno zbiornika. Później tego dnia przeprowadzono wywiad z szeryfem Kevinem Beckiem. Dziennikarze zapytali o to, czy udało się cokolwiek ustalić. Beck stwierdził, że widział jedynie kilka dorodnych ryb i niestety nic więcej. Staw został więc uznany za czysty. Następnego dnia biuro szeryfa ogłosiło zakończenie poszukiwań. Nie mieli już więcej miejsc do przeszukania. Ciała nie było w stawie, nie było go w pokoju hotelowym ani w ciężarówce. Po 24 dniach 7 maja 2012 roku, miejscowi wędkarze znaleźli w stawie coś, co przypominało ciało i wezwali stróżów prawa. Na miejscu zjawili się ci sami zastępcy, którzy przeczesywali ten teren wcześniej i odkryli pływające w stawie ciało. Zwłoki zostały wyciągnięte na brzeg 7 maja 2012 roku o godzinie 20.07, a następnie przetransportowane do hrabstwa Lucas w celu dokonania autopsji. 9 maja lekarz sądowy wydał oświadczenie, że przyczyną śmierci nie było morderstwo, ale utonięcie. 21 listopada 2012 roku przeprowadzono wywiad z zastępcą Denisem Wiśniewskim, 30-letnim członkiem zespołu nurków. Pytano go o sprawę surata i o to, jak mogli przeoczyć ciało. Wiśniewski przyznał, że nie wiedzą, co poszło nie tak. Wyraził swoje zaniepokojenie, mówiąc, że to nie był pierwszy raz, kiedy używali sonaru, ale byli kompletnie zaskoczeni, że zaginionego mężczyzny nie udało się wtedy odnaleźć. Tak samo jak w innych sprawach z serii Missing 411, zaginiona osoba znika bez śladu. Psy tropiące nie są w stanie niczego znaleźć, tak samo jak ekipa poszukiwaczy. Pobliski zbiornik wodny zostaje dokładnie przeszukany. A po paru tygodniach w tym samym miejscu odnalezione zostają zwłoki. Nigdy nie podano do wiadomości publicznej, kiedy nastąpił zgon surata. Wszystkie te sprawy są bardzo niepokojące i idealnie wpisują się w schemat tajemniczych zaginięć serii. Missing 411. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału do końca. Jak zawsze. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite, By Coffee lub YouTube Thanks. Do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.